Kolejne państwa europejskie odchodzą od wartości i fundamentów, które ukształtowały stary kontynent. San Marino zezwala na tak zwaną aborcję, Szwajcaria legalizuje tak zwane małżeństwa osób tej samej płci i pozwala im na adopcję dzieci. Prawo naturalne jeszcze nie tak dawno stanowiło fundament Europy. Dziś kolejne państwa negują wszystko to, co jest zgodne z prawem Bożym. W San Marino 77% głosujących w referendum opowiedziało się za dopuszczeniem tzw. aborcji do 12 tygodnia ciąży. Tutaj mamy do czynienia z rażącą sprzecznością, a co za tym idzie, z rażącą niesprawiedliwością. San Marino chce mordować tych najbardziej niewinnych, najmniejsze dzieci jeszcze w łonach matek. Zwraca uwagę działaczka pro-life Marta Czech. Zabicie dziecka miałoby być dozwolone w przypadku zagrożenia życia matki lub gdy wykryte wady rozwojowe, i tu cytat, stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety. Kolejne sprzeczności pojawiają się w Szwajcarii, gdzie 64% głosujących w referendum opowiedziało się za tak zwanymi małżeństwami osób tej samej płci. Będą też oni mieli prawo do adopcji dzieci. Tego typu decyzje skończą się poważnymi konsekwencjami, nie tylko dla dzieci, które będą musiały wychowywać się w patologicznych warunkach, ale także dla całego społeczeństwa, a w rezultacie także kontynentu. Te konsekwencje w zasadzie pod koniec XIX wieku już opisał w swojej encyklice Quanta Cura, czyli o współczesnych błędach, błogosławiony Pius IX, a mianowicie pisał o tym i ostrzegał Europę i świat przed tym, że jeśli prawo świeckie, prawo stanowione będzie się rozmijało z Bożym objawieniem, z prawem Bożym, sprawiedliwość zastąpi przemoc fizyczna i właśnie z tą przemocą, postępującą przemocą mamy do czynienia obecnie. Nie w Europie, ale i na świecie. W Europie pozostały już tylko 3 państwa, które całkowicie zakazują tak zwanej aborcji. Szwajcaria jest 17. państwem na kontynencie, który zezwoli na pseudomałżeństwa.